Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w Farming Simulator 2013 na modach. Ja nazywam się Hitman i chcę zagrać z wami w ten moim zdaniem świetny symulator. Jest to symulator, który pokazuje nam jakby pracę rolnika. Nie wszyscy muszą go lubić, bo nie jest on dla wszystkich. Jedni lubią strzelanki, ja też je lubię, ale lubię też takie symulatory. W pierwszym odcinku zajmiemy się kwestiami takimi technicznymi. Najpierw opowiem wam o menu. W menu mamy karierę, grę wieloosobową. My będziemy grali w karierę, bo po prostu jest wiele osób, które gra w gry wieloosobowe, grają przez internet. Mamy też samouczki dla ludzi początkujących, którzy po prostu chcą sobie się nauczyć w to grać na początku. Mamy modyfikacje, które możemy pobrać ze strony Giantu. Mamy osiągnięcia, które można zdobyć w tej grze. Mamy opcje, czyli ustawienia. Możemy sobie zmienić ustawienia ekranu, sterowanie. Tu mamy wszystkie modyfikacje, które są zainstalowane, tak jak mówiłem, kład, naczepy, lampy. No i to też się przyda. I możemy to wszystko zapisać. Zakończyć sobie. Zaczynamy sobie nową karierkę. W trybie normalnym. Nie lubię innych map, więc gramy na tej normalnej. Odcinki postaram się wrzucać jak najczęściej. Gramy bez modyfikacji na pieniądze. Jeżeli mnie o to poprosicie, to po prostu zrobimy z tym, bo można robić to na nowszych maszynach, a nie na tych, które dostaniemy tutaj itd. itd. Ale to wszystko zobaczymy w następnych odcinkach. Mówcie, co było źle, mówcie, co było dobrze. Ja to postaram się zmienić. Zaczynamy grę w takim pięknym miejscu. Mamy widok na nasz dom. Te znaki zapytania będą nas informowały o poszczególnych rzeczach w grze w Farming Simulator. Witaj, oto twoja nowa farma. Żwirową ścieżką po lewej stronie dojdziesz do głównego obszaru. Znajdziesz tam więcej porad dla początkujących graczy. To jest nasz dom. Tutaj postawiłem. Czy nie postawiłem, ale to jest tak postawione na moją modyfikację nakłada po prostu, bo tutaj sobie go schowamy. Pójdziemy sobie skrótem. Jak widzicie, w prawym górnym rogu mamy zegar, który nam pokazuje czas i mamy taki pod zegarem 5x. I to jest szybkość, szybkość czasu. Prędkość, którym leci czas. Jeżeli wciśniemy klawisz 8, ona się zwiększy, czyli 120. Ja to zazwyczaj używam, jeżeli coś zasieję, szybciej to rośnie. A jeżeli chcemy zmniejszyć, to wciskamy przycisk 7, a 8 do góry, żeby szybciej. Zostawmy sobie na 15. W prawym dolnym rogu mamy też nasze saldo. Mamy w tym momencie mamy 5991 dolarów. Wciskając przycisk i otwieramy naszego palm topa i od razu w lewym górnym rogu pokazał nam się taki panel, który będzie nam pomagał w danych, co wciskać, co łączyć i tak dalej. Jak widzimy, jeżeli wciśniemy klawisz 9, to nam się mapka oddali. Skupmy się teraz na mapce. Mamy wiele takich kropek. Tymi kropkami zajmiemy się w następnych odcinkach. Białe numerki oznaczają pola niekupione, czyli do kupienia, a zielone, jak widzimy, 16 jest kupiony, czyli jest to nasze pole. Dostaliśmy je na początku gry. Wciskając, zmieniamy sobie na prognozę pogody. Tutaj nam pokazuje całą pogodę. Jeszcze raz i to mamy ceny, czyli ile jest skupywane, co. Na przykład na placu załadunkowym mamy za tonę pszenicy mamy 548 dolarów, czyli nie opłaca się. Finanse, to są nasze finanse, ogólnie na początku tracimy, właśnie, mamy obsługę maszyn, za którą musimy też płacić i na przykład za nią 18 tracimy dolców. Jeżeli będziemy więcej maszyn, to będzie to większy koszt. Tu mamy nasz magazyn pszenicy, jęczmienia, rzepaku i tak dalej, czyli to jest to jest nasz magazyn, czyli pszenicy mamy 8 ton. Wszystko mamy, tylko jajek nie mamy, bo jajka, o, tu jest właśnie zagroda dla kur, taki kurnik na dworze. I tutaj można kupić kury, na początku mamy koguta, który jest samotny, trzeba mu kupić kurę. I tutaj mamy jajka, tutaj nie będą kury, to się będzie wchodziło, zbierało jajkę, będzie je można sprzedać na przykład w mieście i tak dalej. Tutaj mamy nasze statystyki, czyli ile już gramy, zużycie paliwa, odległość kilometrów przejechanych, to jest właśnie fajne, takie statystyki.
mamy posiadane krowy, wydajność, obornik płynny, to jest dobre, bo tutaj wypijemy wtedy, bo obornik mamy na drugiej części tej całej mapy gdzieś tam też. Także koryto, wydajność, wełna i tak dalej. Kurczaki. Ściskając i wyłączam wszystko. Zostawmy sobie na mapce. Gdy podchodzimy do na przykład do jakiejś maszyny, to w lewym górnym rogu na tym panelu pojawia nam się po prostu inna komenda, czyli E, wejdź. Ściskając F wchodzimy. Przyciskiem F zapalamy światła. Mamy światła przednie. Jeszcze raz ściskając mamy światło tylnie. I wyłączone światło. Zostawmy sobie na przednich. Przyciskiem Home zapalamy światło awaryjne. I teraz tak. Sterujemy maszyną przyciskami W, A, S, D. W do przodu. S do tyłu. D w prawo. I A w lewo. Podjeżdżając pod taką naczepę, jak zauważycie, to w prawym dolnym rogu mamy tam pieniądze. Powyżej pieniędzy mamy ilość paliwa w baku, czyli w naszym traktorze. I powyżej jest taka pusta przestrzeń. Jeżeli podjedziemy do naczepy, i od razu nam się pojawiło takie podłączenie. A na lewym górnym rogu w panelu pojawiła nam się literka, żeby się zamienić literkę Q, to będzie przyłączone narzędzie. Wciskając Q przyłączamy narzędzie i od razu w prawym dolnym rogu zapełnił nam się ten pusty, który był wcześniej pusty. To jest pojemność naczepy. A powyżej jeszcze nad tą pojemnością mamy prędkość. Wciskając przycisk C możemy sobie zmienić kamerę ze środka. I patrzcie teraz. Podjeżdżając pod taki silos, patrzcie na ten pasek załadunku. Widzicie? Od razu nam się zaczął wypełniać pojemność przyczepy. I przypuśćmy, że zwieźliśmy to z pola, jedziemy z tym z pola, z tą przyczepą. Albo po prostu kupiliśmy to od jakiegoś tego. I to jest nasza taka platforma, do której to wysypujemy wszystko. I ona tam rurami idzie do góry do tych silos. Najeżdżając na taką platformę, wciskamy przycisk Q, jak nam pokazuje na panelu w lewym górnym rogu i nasza naczepa się rozładowuje. Jaki stary, gdzie się jeszcze łamie na bok. Dobrze, ruszamy dalej. Jeżeli będziemy mieli resztę tych narzędzi, to wam pokażę, do czego służy na przykład ta beczka. O, tu mamy na przykład beczkę od tankowania paliw. Jeżeli na przykład weźmiemy tą maszynę, każdą inną, kombajn lub siarka albo coś, to podjeżdżamy tym do tego i od razu nam się na panelu pokazała literka R, czyli za tank. Wciskając ją tankujemy. To może mamy pewne bug, więc nie zatankujemy. O, katastrofa. Te oto ciężarki powinny być podczepione, gdyż po prostu zapobiegają wypadkowi. Na przykład przewróceniu się maszyn, jeżeli jest ciężkie. A już będziemy, jak mi pozwolicie na przykład tam użyć modyfikacji pieniędzy, to wam po prostu pokażę, jak to wygląda z tym. Jak to wygląda, jak się ma inne maszyny, bo po prostu nie my zarobimy na te maszyny, które są w sklepie, to minie trochę czasu. Ale mniejsza o to. Dobra. Tutaj możemy sprzedać nasze siano lub słomę, zależy co mamy. I po prostu jak mamy nadmiar, pozbywanie się słomy i siana. Jeżeli dysponujemy nadwyżką bel siana lub słomy, można je umieścić w tym miejscu i trochę na nich zarobić, czyli ktoś od nas je kupi. Kwestia techniczna. Właśnie. Jeżeli chcemy coś zasiać, na przykład odpinamy nasz siewnik i jak widzimy nam się pokazało wiele opcji naszych panelu sterowania w lewym górnym rogu. To na przykład mamy opuść siewnik V, najmniej pracownika to jest, a o najmniej pracownika to jeszcze sobie porozmawiamy.
Najpierw musimy wybrać nasiona. O, wybieramy nasiona. Jak widzimy w prawym dolnym rogu, jak wciskam O, to nam się przełączają różne nasiona. My bierzemy to standardowe. Podjeżdżamy do tego takiego sklepiku. Od razu nam się pojawia R, uzupełni się. Wciskając R, widzicie, że zaczynamy się uzupełniać. O. Nie potrzebujemy za dużo, bo i tak dzisiaj nie będziemy chcieli. To ja sobie mówię odcinek kwestii technicznej. O, tutaj mamy, jeśli masz nieco wolnego funduszu, to w tym miejscu możesz napełnić swoje maszyny do rozsiewania. Oczywiście jak napełniamy, to płacimy za to. Jak widzimy, wszystkie tutaj garaże w ogóle to jest... są do chowania maszyn i tak dalej. Także tutaj, jak widzimy, mamy magazyn na buraki i ziemniaki. Tutaj możemy przejąć swoje buraki i ziemniaki, wsypujemy je z pewnych maszyn, które potem zakupimy sobie. Reszta garaży jest do chowania maszyn. Tak jak mówiłem. O, tam też. Tutaj, jak widzimy, mamy nasz kombajn. Właśnie tym polem zajmiemy się w następnym odcinku. O! Póki coś to są zadania, które będą nam się często pojawiały. Trawa w północno-zachodniej części kampingu rosła nadmiernie. Trzeba ją jak najszybciej przyciąć. Mamy limit czasu na to 4 minuty, nagroda za to jest 4000. Ale dzisiejszy odcinek jest organizacyjny. Jeżeli jesteście fanami Farming Simulator i macie jakieś fajne mody, których ja tutaj nie mam albo nie będę miał, ja tutaj jeszcze muszę ściągnąć parę modów, to po prostu piszcie w komentarzach i tak dalej. To po prostu wdrożymy je do naszego odcinku, naszej serii Farming Simulator z Hitmanem. Także wiecie. To nie tylko jest odcinek dla mnie. Nie tylko ja go muszę robić, możecie mi w tym pomóc. To mogą być nasze odcinki. Chodzi o to, żebyśmy się po prostu fajnie bawili serią Farming Simulator. Trzeba pochować maszyny. Nienawidzę tej przyczepy, bo ona przy cofaniu się strasznie ma to łożysko tak to. Ta przyczepa jest ma taki ten. Nie umiem tego wytłumaczyć, bo już się nazywa zapomniałem. Także zapomniałem, chociaż naprawdę nie wiem. To nigdy nie wiedziałem. Patrzcie teraz, jak się cofa, to myślę tak tam druga strona. Dzieje się. Co tu zrobić? Bo sumie. Nie wyszło. To mamy inny pomysł. Jak się nie da tak, to trzeba inaczej. Musimy kupić inną przyczepę. Właśnie, jak widzimy na początku, o, jeżeli wyjdziemy z tego i wciśniemy F, to tak samo nasz rolnik ma kamerkę. Jak widzimy, mamy ciągnik Bucher 6135. Jak na początek jest to fajny ciągnik, da się dużo zrobić. Bum, wybuch. Zatankuj. Zmniejszę
czas. Prawdopodobnie pójdziemy sobie jeszcze do takiego jednego miejsca, które muszę wam opowiedzieć. Jak widzicie na mapce jest taka słuchawka. Moja postać jest na nią skierowana, widzicie? Jest to budka telewizyjna, która informuje nas o wszystkim w grze. Pomaga nam w grze, czyli infolinia. Mamy tu infolinia, kupowanie pola, licowanie, że zapotrzebowanie, finanse, komputer przenośny, szóstkę, prawda? Komputer przenośny. Czyli to jest, no, ja na to mówię Palm Top. I ona nam o wszystkim informuje. Co tu dużo mówić? Nastała noc. Odcinek, wszystko co wam chciałem pokazać z kwestii technicznej pokazałem wam. Jak widzicie, prania już nie ma. Chyba moja żona zebrała. Wszystko co wam chciałem pokazać, to wam pokazałem w odcinku, w pierwszym odcinku technicznym. W odcinku Farming Simulator z Hitmanem. Cóż więcej, o właśnie, w świecie gry ukryta jest jeszcze 99 podków, czyli już mamy jedną z 99, kto wie, może znalezienie ich wszystkich przyniesie ci szczęście. Czyli jak w innych grach, na przykład w GTA, jeżeli się zbiera coś tam, to można na koniec dostać helikopter. My tu możemy dostać jakiś odjazdowy kombajn, albo jakiś traktor, którego nie ma w sklepie. Sklepem znajdziemy się w następnych odcinkach. Jeżeli wam się podobało, to mówcie, co wam się nie podobało, to też powiedzcie. I subskrybujcie mój kanał. Dziękuję, dobranoc.